Ja sobie robię set diamentowy. O proszę, set diamentowy sobie robi. No ciekawe. Za moje diamenty, za moje diamenty. Chciałeś powiedzieć nasze. Za moje diamenty. To za twoje diamenty będziesz sobie w drewnianej chatce z góry siedział obok. O proszę. Będziesz mieszkać w szklarni. Z lawą sobie będziesz mieszkał. No okej. Ale tak ty się będzie mieszkał w szklarni, żebyście mogli podziwiać set diamentów. O, no. I o tym mówię, czat, już się zaczyna jalnia, widzicie? Co, nagle ci zbledła mina? No. Proszę nagle bardzo, nie, byłem zajęty tutaj wydobywaniem rzeczy. Fantastycznie, diak set jest. O, ale dobrze. Czy ktoś mi zrobi podsumowanie, co się działo? Leżę, bo w środku wieży, pomocy. Której? Na mnie furazek, gdzie jesteście? Proszę. Co się dzieje? W środku której wieży? Proszę się uspokoić, proszę się uspokoić. W środku jestem. Może miecz sobie zrobię? W sumie też powinienem sobie zrobić. No, jak najbardziej. Ale dlaczego nas bije? No bo napierdolę się z nimi. Plecy. Zapytaj go, a nie nas. 13 sekund. Furazek, dlaczego się bijemy? Nie odpowiada. Boże, jak wracisz na wejście. Spokojnie. Dawaj go. No sekunda, podnoszę zwierzaka. Proszę nie krzyczeć na kanale głosowym. Dziękuję. Pamiętajmy, żeby opanować emocje. Zaraz wszystko rozwiążemy. Trzeba mnie zupdate'ować, co się dzieje i wszystko będzie w porządku. Gdzie jesteś ty, Furaskiem? Nie bójmy się. Widzisz na prawo od ciebie. Dawaj, do jutra. Lecę. Furasek okrada naszą bazę cały czas. Lecę. Rozumiem, Mamiko. Dawaj. Dziękuję bardzo za No chuj, diables. Czy możesz mi, Mamiko, dać jedno drewno? Gdzie? Prawdopodobnie gdzieś mamy, prawda? Prawdopodobnie gdzieś mamy. Widzę, jestem pod wrażeniem, tylko czekaj. Teraz to Kamilek sobie robi patyczki. Dobra, skończmy go już trollować. Ja wrażę, że Kamilek gra solo gildię. No spokojnie, ja sobie robię rzecz. Teraz robię diamentowy miecz. Słucham cię, co się dzieje? O, kurczaczki, ja sobie teraz jedzonko wezmę, no spokojnie. Ja mogę ci dać ugotowane. Dziękuję, Mamiko, dziękuję, nie, Mamiko. Nie, mu to się nie należy akurat. Chyba dostałem hita. Zobacz. To Furazek cię strzelił. O, Furazek cię postrzelił. Słucham cię, zwierzak, słucham cię. Nie, to Furazek. Bartman tak postawił, no dlatego trzeba to rozwiązać. Szanowni państwo, może tak Diables, chodź, no. Chodź Diables, no, zrobimy plan, tylko musisz się odłożyć. Odłóż wszystko oprócz kilofa, łopaty i jedzonka, dobra? Bez seta, bez wszystkiego, dobra? Kamilku. To jest zastępujące, ty Smurf też chodź. Ale ten, ja masz teraz farmię nam na gildię ten... Rzeczy, ryby, rozumiem, no, fantastycznie, ja też... to fajnie. Jak coś, to nas nie... Bali i cię trollowali. Ale buja. Wiem. Dlatego ze spokojem, na luzie. Skoro inni nas nie bali, to my ojebamy ich. Sytuacja jest następująca. Pójdziemy pod alibi zwiedzenia innych baz, zobaczenia jak im idzie. Spiszemy kordy, gdzie kto ma skrzynki. Podziękujemy za wizytę i zrobimy podkop do skrzynek. Może i tak, Makilow. Jak najbardziej, dlatego zaczniemy. Czekaj, chodź, pójdziemy na jakieś wojsko. A może proszę to zrobić, bo ja ogólnie tak powiem tak, mam ametyst, a chyba nie mam ametystu, więc możemy robić pod pretekstem trade'a. Dobra. Się za ametyst się wymienić. Dobra, to chodź. Do kogo idziemy najpierw? Ja nie wiem, gdzie są bazy. Nie, Jezu, debil, diables. Co? My chodzimy, to my chodzimy. No. Już widzisz kupę i możemy do bazy iść do nich. Adrian, jeden giec. Daj kordy. Dobra. Daj kordy. Chodź. Dobra, tutaj wiem, że ma ten. Nieuczesana, nie? A za rybić też może? Przyrybić? No, trzeba przyrybić, bo ryby akurat nie biorą, wiesz? Albo wiem. A ryby są ponoć ciężko. Spokojnie. No, idziemy turbopokojowo. Turbopokojowo, rozumiesz, o co chodzi? Idziesz, jak stało turbopokojowo, to się ubrałem na turbopokojowo. Z czemu jesteś takim Tarcza ulungiem? Zawsze taki ulung z ciebie. No nie ma co ryzykować, to pokojowo się kończy tak, że ja dostaję na p***a, ty spierasz. Nie, spokojnie, patrz, są owce. Jest Kenon. Dobra, spisuj. Dobra, ojeju, ile lutu. Ojeju. Napisz, czy chcą kupić ametyst. Minus 6, 2, 5, 5 i minus 3. Co napisała, Jezu, jaka miła osoba. Dobrze, na Discordek zaprosimy, czekaj. Co? Nie, tak. Powiedzmy, żeby przyszli do nas. Dawaj. A mamy ten ametyst na sprzedaż. A pokaż go w ręce. Ja muszę ci pokazać go w ręce, będziesz mógł. Bać. Nie, serio mamy ametyst, tylko nie przyszliśmy z ametystem. Chcecie ametyst? Kenon, skoro już wysyłacie Karolinę, że ze mną targowała, to może przyjść zobaczyć, że ma ametyst, więc wiesz, no.
sprzedajmy ametyst tutaj kolegom. O, nie masz iść do żabki? Uuu, to jest dobre. Za ametyst? No, dobry deal. A Iriel, jakieś korzyści, jakieś materialne zamiast ekipy? Okej. No, zamiast ekipie, żeby było dobrze, to... Chcę przypomnieć tylko o tym, że będziecie go to 5 subów dać za to, żeby dowiedzieć się, gdzie slam czanki. I co, wtedy nikt by się nie składał ze mną. Dobrze, ja będę ekipy. Diablez jest taki głośny. Cześć! Siema. Karolinka. 150%. Co tam? Karolina, chcemy ci sprzedać ametyst. Tak, słyszałam. Za ile? Znaczy, za ile ja byś chciała kupić? Tak, w sumie, ale ja już miałam umówioną właśnie. Cześć. Ale siema, siema. Nie był dobity targ, aż ta ma zbita. Wszystko nie było. Innego słowa się nie odwołuje. Czy Diablez przykre wecił? Nieprawda. Diablez nigdy by tego nie zrobił. Nie zrobiłby tego nigdy. Uczciwa umowa. Muszę się pochwalić wam, że zrobiłem sobie taki dobry obiadek. No, siema, jest lider. Rozdzielić obowiązki, trzeba pastora do roboty wysłać. Pewnie, to czekajcie, to ja jeszcze zjem, zapakuję się, dobra. 0 minus 257. Dobra, jest taki syf, toś, Diablez spodę na metys, dobra? Dobra. Dawaj, wrócimy. Dobra, to my wrócimy po prostu zaraz do was, dobra? Dobra. Dobra, mogę... Dobra, kurwa. Mam kordy skrzynki gigantycznej. Ale wiesz co, mam jakiś pomysł? My możemy serio tak przyjść, wiesz, ja mogę przyjść, zagadać się z tym ametystem, pokazać ten ametyst, a ty wtedy musisz, wiesz, od drugiej strony, tak to powiem. A ty już chcesz podkop robić? O k***a, ty szybki jesteś. Dobra, czekaj. Myślę na jakiej wysokości. Wiesz, co trzeba zrobić? Trzeba tą opcję zaznaczyć, czekaj. Gdzie ona była? Controls, Scenic Toggle. I teraz na shifcie, nie trzeba trzymać shifta. Masz minus 6 na minus 257. To są kordy jednej ze skrzynek. Minus 257, dobra. Idę w linii prostej. To idziemy tam do nich? Tak. Tylko poczekaj jeszcze chwilę. Ja wezmę te ametyst, jak będę miał ametyst, to wtedy pójdziemy, dobra? Dobra. Jednak szybko otworzę skrzynkę, tylko ty mi ich musisz odciągnąć, dobra? Ja, ej, słuchaj, stary, ja mogę im otwierać skrzynki, żeby wiesz, takich, które rozproszy, no ja? Nie, bo właśnie oni wtedy będą czujni. Dobra. Kamil? Proszę. Co? Bo wchodzisz na głosowe i nieoczesana mówi, że coś zrobiłeś złego. Czy chciałbym tylko powiedzieć, że liderem naszej gildii jest Mister Blaszka i to on... Jeżeli chcesz jakieś pretensje do naszej grupy, to do Mistera Blaszka. Ja jestem graczem, więc pozdrawiam serdecznie. Jestem nieświadomym przechodniem. Pozdrawiam, sorry. Będzie Blacha, będzie tłumaczył się za nas. Nie ma problemu, pozdrawiam serdecznie. Ja tutaj mam ametyst. Pytanie, czy macie jabłuszka i co jeszcze do zaoferowania? Jako, że macie... staków ametystu. No, to my to mamy, no. Skąd wiesz, ile mamy ametystu? Chcieliście 20 jabłek. Hold. 20 jabłek, jak najbardziej jabłka się przydadzą. Jeszcze 30 czas. 11 ametystu, tak? 17. No to ty bardziej, umawialiśmy się na 16, więc no, słuchaj. Uprzedził mnie, McCrafter, że do tego, że Kuba powiedział, że chcesz 16, w 17. No tak, no 16, no to słuchaj, no 16. 17. Nie, słuchaj, ja ci zacznę. Ja nawet nie umiem do tylu liczyć, słuchaj, a Karolina, z liderem, więc też nie umiem. 16 się umawiałem z nim. I to był stak jabłek. I on się zgodził, a to był przytysmer. Nie, no druga mnie sprawa, żeby nie druga, a ja nic, nie kręcę. Druga sprawa jest taka. Mordeczko, ale na 16 się umawialiśmy. Nie, no co mi bijesz, Kenone? Przestań mi bić! No co mi bijesz? Przestań mi bić! To wypełnia wam kolejną rzecz do gildii, więc nie damy tak tanio. Ale chcemy założyć z gildii, jeśli wykupałeś cały ametyst z całej mapy. Kalkulacje złe! No to tylko my będziemy mieli gildię wtedy, lol. Są też ametysty. Teraz my rozdajemy karty, baby Bambi in real life, rozumiesz to, Karolina? Ja przekopałem całą kopułę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na serwerze ametyst, o, ktoś tutaj chce kupić, ale chyba nie może zaoferować nic dobrego. To jest jakaś myśląca osoba w tym Discordzie, Stasiu, przepowiedz. Witam serdecznie, w czym mogę pomóc? Giganie miłe. Ametyst byś się chcieli kupić. Tak, 20 w tym momencie jest. Za 17. Za 16 chciałem stak jabłek. To zgadzamy się. A szybko podjął decyzję, co? No i patrzcie, Smer za was podjął decyzję. Za jeden tego, za... Czekaj, 20 jabłek za... Cześć, co u ciebie? 16 ametystu, plus pójście do żabki, plus... Osobny deal na jeden ametyst. Chciałbym ten jeden ametyst. Co chcę za jeden ametyst? Ametyst? Diaksy. Albo ryby. O, ryby. Albo złoto. Ryby. Już coś biorę. Mamy 9 ryb, bo odkryłem tajemniczy sposób na ryby. Tropikalne, tak. No to Naja wie, co może robić przez resztę wieczoru. Naja będzie miała do roboty. Stanie
ile one są. Kurczę, blaszka. Rybki, rybki. Nie, bo rybki, Karolina, musisz wyłączyć. No, ale... to jeszcze, no, jeszcze masz trudniejsze jest ametyst. Dobrze, no, masz rację, Karolina. No, ale ty na górę, ty zwyczajnie nie fair. Masz rację, fair, możesz sobie wykopać. Nie, blesz, pomóż mi, knockout, knockout, knockout. Gdzie leżysz? Tam, gdzie zaczęliśmy akcję, szybko, knockout. Dobra, idę pomóc. Nie ma levela. Creeper, jak nie masz levela? Nie ma, masz czwarty level. A mogę podnieść gracza? Podnieś. Lecz podnieść gracza. A metro. On robi metron między gildiami. Dobra, i jak jeszcze Kenon nam zbije ziomka, co metro robi między gildiami, to nie będziemy dyskutować. Co ty, diable, słyszysz? Ale i stoi, no ja nie bije ten. Stoi, nie opada, no. Dobra. Zwierzak, masz poziom? Bo ja się boję, że skoczy z tobą w ścianę, wiesz? Dobra, to wracamy do siebie. Nie ma sensu. To jest jakiś ciężki trade. Na razie zostawimy sobie, dobra? Chodź. Ja tylko powiem, że teraz ze 16 mogę się nagadać te 20 jabłuszek, a ten jeden się zastanowi, co macie do zaoferowania. Ale dobrze. Kto może mieć najwięcej rzeczy? YFL? Nie, ta gildia RP-owców ma pewnie najwięcej. Siema. Patrz, mówię coś do Diablesa, żebym akcją sobie teraz z Karolinką gada. Tak, on tego z Karolinką. Nie księżniczkę, po prostu napisałem wszystkie boby dookoła świata. Aha, i nie chcę z ametystem. Dobra. Bałem im kilof diamentowy. O! I jakieś siekiery, jakieś rzeczy, tylko że Kenon cały czas tam stał. Ej, ale dobra, uważam, no to, ty się jak widziałeś tak, zresztą, no nie? No wiem, chłop stał, problem będzie taki, staw, że staw. Oni będą robić kontrę, a my mamy giga itemów. Diablec, weź wszystkie rzeczy na gildię mieć przy sobie i ukryj w korzystaniu. Kto jest najbogatszą gildią? My. Jak my? No stary, my mamy zmianę do 6 i od 6 my cały dnie. U nas cały czas coś jest online, od spać. My mamy wszystko tu już. Dzień dobry. Jeśli mamy farmę rybek, to zaraz mamy gildię. Dosłownie prawie nic nam nie zostało. Zostało nam jabłka i złoto, tak sobie. Złoto ma stagiego? Ponad staka. Gildia? A jest sagi teraz online? Nie wiem. Ej, dobra. No nie widzę sagiego teraz online, więc zakładam, że ich w ogóle nie ma. Bo co nam w ogóle brakuje do gildii? A my serio mamy ametyst? Tak, no chodź, pokażę ci, chodź. Dobra, poka. Zasłuj, może się dobra, że ametystu i gość wykopał całe. No co zasłuj, dobra, jak wierzę, że masz, nie muszę widzieć itema. Ja ci screena myślę, dobra? Gość wykopał cały ametyst i zostawił jedną rudę, żeby jak ktoś znalazł w tamtym miejscu, to wiedział, że tam był. Czyli co nam brakuje oprócz lornetki? Rybki, ale robię. Masz jak gildy innym jeden ci rzuciłem. Zobacz, ile mam ametystu. Patrzę. Diables, weź i zrób czeka z item. Dobra, czyli tak, co robimy? Brakuje nam tak, tych liści takich. Jakich liści? Takie liście na wodzie są, ja nie wiem jak one się nazywają dokładnie, ale są dwa przy tym, przy spawnie, ale nie mogę ich zabrać, bo jest kontrola spawnu, no nie? Więc nie, można tutaj się jakoś dogadać, że są, żeby je zabrać. Aha, dobra, to ja pójdę się dogadać. Dobra, no to jak możesz, to ogarnij, bo tak to jeszcze musimy złoto i jabłka, no nie? A Big Drip Leaf masz, czy nie? Chodź, no chodź, Diablec, mi pokażesz, które, chodź rzecz. No dobra, to idę respa. Dobra. I my potrzebujemy jakichś liści, ale co, na spawnie nie da się nic robić, ale tak? Nie da się. No, Big Drip Leaf tylko nie mamy, one są w cave'ach takich szczytnym, nie wiem. Nie, to właśnie ich nie ma. Siema. Potrzebujemy jakieś Drip Leafy. Ja ci już pokazuję tutaj na respie, gdzie one są, tylko ja nie mogę ich zebrać, nie? Ale mamy, nie mamy Drip Leafów. No właśnie... ale właśnie znalazłem, przy respie są, wiesz, tylko nie mogę ich zebrać. Ale jest szansa na... Może. Nie, to jeszcze jest inny sposób, żeby odjąć pacyficów. Można zrobić, jeżeli one w zależności jak wysoko są, no ale to... by się dało zrobić maszynkę, która latającą maszynkę. To znaczy, albo creepera przeprowadzić. Co to za ściana tego lawy? To Minecraftowce, to anarchia. Baza Minecraftowców, no. O kurde. Idziesz ten? To ci pokażę. No ja byłem z tobą, ale gdzieś się zgubiłem. Na respa. CTSG widzę. No to dobrze idziesz. Ja podskakuję, widzisz? Podskakuję. Idę. Te liście tutaj, w tę wodzie, o tak. Jezu, ile piesków masz CTSG! Ojeju! Tutaj. I skąd je wziąć? Tylko stąd? No, ja nie będzie więcej, nie mogę zadać, bo szukałem po prostu. Ale to nie są to. To co stoi Dawid, tak. To on ich nie będzie w jaskini? No nie widziałem. Ale bardzo, ja już ci wam daję, podchodzisz tutaj z creeperem, żeby ci wybuchł. No. A, to jest antycreeper, już próbowałem, wiesz? To jak to zrobić? Turtle 30? Weźmy pacyfistę i po prostu nam da. A oni mogą na respie niszczyć? Tak, no przecież oni mają obok domek. No dobra, to czekaj zaraz. A ile to trzeba? CTSG. No i chyba 6 trzeba, no nie? Zapytajmy się może, czy oni mają ametyst. Dobra. To idziemy na dół do tego CTSG? Tak. W ogóle zwierzak tak mnie denerwowała, że go sprzedałem za 15 golda na godzinę CTSG. No już poszedł, czy... Nie, jeszcze nie był, ale jak CTSG? Cześć CTSG! Thanks.
Siema, co jest? CTSG, mamy pytanie, bo na gildie potrzebujemy takie driplify, które tam są w jeziorku, tylko my ich nie możemy zebrać. Czy mógłbyś nam pomóc w tym zadaniu? No. O takie, te. Zachy nie ma, nie? Bo Zacha już miał stawkę pod nie. Aha. No, ale bo to myśmy chcieli za ten. Ale byście zebrali, no ale wiesz, nie za dobry kopa, uśmiech, nie? Za pomoc, za przybicie piątki. Za chyba... surowce na przykład, nie no wiem. No dobra, macie sześć ich? Macie ich sześć? No znajdzie się ich sześć. No to mamy ci sześć ametystu za to. Ametystu? No, nie macie ametystu pewnie. Ametyst? Mamy, no na, to mamy. Monopol. To co, sześć ametystu za sześć liści? Dostęp do jednej nody, żebym mógł sobie zbierać. Ale to nie ma nody, ja to zebrałem wszystko. On wykopał cały. Co? On wykopał cały ten. Jedna na cały serwer. Dobra, okej. Okay. No to okay, ja. Okay. To stary, znaczy, że jesteście pacyfistami, to mogę wam dać 32, jak wam zależy. Dobra, a dużo wam jeszcze brakuje do gildii? No właśnie te liście i w sumie jabłka, no nie? No sporo trochę nam brakuje, no. No dwóch rzeczy w takim razie. Dobra, czyli cena wysoka. Nie, no nam brakuje lordetki, nam brakuje jakiś ryb itp. Nie przeklinaj, Dawidku. Dobra, ja wam zaraz je przyniosę. W tym czasie ustalę, dowiem się, za ile Zacha je puszczał tam innej gildii. Dobra. To my poczekamy, pewnie. O, to przyjdę. Slime, nam brakuje TNT. Po wielu osobach mogłem się spodziewać takich... Dawid! Ty jesteś jakimś ulungiem! Cię nam tylko tego brakuje, a ty no to, tylko tego. No mówię, okej, to cena wysoka, tylko tego. Stary, kontent ci robię, no! Z czego? Z tracenia większej ilości rzeczy niż powinniśmy! O, ametystu mamy tyle, że możemy mi dać te 32, no i widzę problemu w tym. No niby tak, no możemy im. Wytradują innej gildii, inna gildia założy przed nami. A ile ametystu potrzebujemy? Pacyfistom nie możemy dawać ametystu. No tak, bo wytradują. Oni będą mieli nowy biznes, całkowicie założą. Tylko jak im damy mało, to oni i tak nie mają na tyle, żeby dać innym, nie? 16 mi możemy dać. Ale ametyst można farmić. Eden ma czarną wełnę. Tak? Ametyst można zasiać? Tak mi się wydaje. No tak, na tej ściance ametystu, na tym bloku. No, ale oni wiedzą, że jest na ścianka. Ja wiem, gdzie jest na ścianka. No. Ja wykopałem tam chyba, wszystko, że tylko Dawid wie, gdzie jest ta ścianka. Ty, no to nie wiem, to co nam jeszcze brakuje? TNT i tego? Ej, to może zrobić coś takiego. I zatrutych ziemniaków. To ma pomysł. Jest slime bloki i TNT, ale to jest łatwe. Ej, slime to ma pomysł. Idę do tych Minecraftowców zobaczyć, co oni mają. Oni są tak na serwerze? Dobra. Nikogo nie ma, może. Dobra, to idę zobaczyć. Najwyżej ich okradnę. Najważniejsze, żeby pamiętajcie, okraść tak, żeby jak oni się zorientują, to my już mamy kuboida i nie da się nas okraść. S? No. Ja bym proponował... właśnie, jak będziemy kuboida, to latamy i kroimy w zupełnie szczerze, tak. Proponowałbym... Ej, exit u nas idzie, exit nas okraść. Exit u nas. Słuchajcie, proponowałbym nie sprzedawać nikomu... Góry do góry. ...dopóki nie założymy gildię, pookradać inne gildie i wtedy handlować. Jak my będziemy bezpieczni, bo oni nie założą gildii. My możemy wyjść totalnie. Pytanie, bo oni pewnie mają jakieś skrzynki poukrywane, nie? Mogą mieć, właśnie, szczerze ci powiem, że nie wiem, mi się wydaje, że już ze wszystkim lognęli, ponieważ oni wczoraj logali przed nami o 6 rano. Afera była w nocy? Więc nie wiem. Jaka była afera? O, słuchaj, była afera instantowa, nie? Wczoraj tak, wczoraj sobie siedzę. Psykapiego! No. Widzę wczoraj SKKF-a, nie? SKKF mnie zaczyna bić z łapki i mi pisze piona. Walnąłem go z łapki i gość się lognął podczas walki, żeby mi nabić czaszkę, nie? I nagle podbiega do mnie kolega SKKF-a i zaczyna mnie napierać i wpierdalać w ścianę i mnie zlutował. No, i pisze do mnie, i pisze na... Ja już zmadowany wtedy, i pisze do mnie na czacie, że no, może mi oddać itemki, ale zostawi sobie procent, czyli zostawi sobie hełm. A ja do niego, że sam se odbiorę. I wziąłem Felipeza, napisałem do Torka, napisałem jeszcze do Wschód, taki ziomek Felipeza. Poszliśmy pod tym i gnębiliśmy go. North, Wschód, ja pierdzielę, pojechała opcja. Ty, a gdzie mają ci airpowcy? Gdzie mają airpowcy bazę? Nie mam pojęcia. Nikt nie wie? A nikt podasz jakieś? I jakie niki? Exi... Pixel... Już jestem. Jest, czy nie ma z nimi? Kto? Missilia z nimi jest, czy nie? Nie wiem. North jest jeszcze. Napisałem do Exiego, gdzie macie bazę? E od spawna. Dobra, można ich zawsze o***ać. Spokojnie. O, widzę. O, co oni budują, ty? Oni mają jakąś farę. Ty, o kurwa. Co tam się dzieje? Tak. Go ich górka wygląda jak placek. Ej, RP-owcy się nie nadają do życia oprócz RP. Jak pamiętam, wzięliśmy ich na rysowanie, to rysują jak jakieś kurwa dzieci. Teraz zrobili z góry jakiegoś kurwa grzyba, placka takiego płaskiego na jedną kratkę. Dobra, ale czy my widzimy skrzynki? Ej, dobra, idziemy do nich, Diables? No, Diables porwisiak. Nie wiem, chłop. Siemano. Dzień dobry, proszę państwa, mam ofertę trade'u. Czy mógłbym odwiedzić bazę i zobaczyć? Bo zwiedzam też przy okazji. Zapraszam. Cześć, Furaze, witam. Mamy ametyst, monopol na ametyst.
No jak to się stało właśnie? Jak to się stało? Właśnie, stało się to, nie wiem, Diables ma generalnie wykopał cały ten ametystowy, więc... To ciekawe, bo Bartman był u nas na kanale i mówił, że na serwerze nie było ametystu do wykopania. Mam screena. Mogę wam pokazać, że jest, nie ma problemu. Uwaga, daję screena ametystu z... na kanale wklejam off-topic, proszę bardzo. Ametyst jak najbardziej jest. Co jest? Jest ametyst, jest. No bo on wykopał cały. Jak jest ten ametyst taka kulka cała, to on to wykopał całe. Tylko nie kradnij głowy szmerfa, nie kradnij głowy szmerfa, nic nie kradnę. Chodź, zapraszam. Spałnią. Kto mnie prowadzi? Kto mnie prowadzi? Chodź do góry, zapraszam. Dobra. Żeby się ktoś nie zajebał. A skąd macie emeraldy? Kolego, ja jestem pewien, że potrzebujecie czarnej wełny. Nie wiem. Czarnej wełny, my potrzebujemy chyba brązowej czarnej, no. Dobrze się składa. No to dobrze składa, mamy właśnie czarną wełnę i potrzebujemy ametystu. Możemy opierdolić brązowy barwnik również za ametyści. Brązowy barwnik? To nie tanie rzeczy. Nie ma problemu. To jak Diables skończy robić kolację, to możemy wytradować. Ja na razie w sprawie ametystu. Co możecie dać za ametyst? No, wełnę, nie? No, wełnę. A, ci taki trade. Potrzebujemy ametystu, potrzebuje się wełny opłacalne dla obu stron, prawda? No, tak za... A ile wełny potrzeba? Ile wełny potrzeba? 32. A, to dużo jest akurat. 32 wełny to sporo. My możemy... A ile potrzeba ametystu? Możemy dać wam tyle wełny, ile trzeba na gildii, a my wam możemy dać... Tak, no, wiadomo o co chodzi, no nie? Dobra, no to tak możemy mniej więcej się ten dogadać. No i ten skrawek ametystu chcielibyśmy. A jest na screenie skrawek? Jest. To jest ten kryształ. A, dobra, okej. Dobra, a wy co tu robicie? Budujecie coś? Tak, fazy. Budujemy. Nie budujemy. Eden, czyli na razie wszystko takie robocze, tak? O, kurczakary, poka. No dobra. Ale kurczakary, chodź, zobaczysz jak FPS spadają. Nie opłaca się chyba czarno. No, nie opłaca mnie. O kurde, co jest? Nie mów Batmanowi. Nie, czekaj, ile tam jest? Po 60? Po 30 może. A po 30, damn, okej. Dobra, to przyjdę z tym ametystem i coś tam możemy dogadywać. No nie, to Diables przyjdzie po prostu. Dobra, to gitu was zajebiście. Dobra, na razie. Na razie. Jak chcę wyjść? Dobra, to biłem trade'a, uwaga. Dobra. 32 czarnej wełny, 32 brązowej wełny i 6 pik dripliffów od Zachy za 2 staki żelaza. To jest... To jest dobry trade. A ja wyczaiłem, gdzie mają bogatą skrzynkę. Tylko musi być alibi, żeby odeszli od tej skrzynki i Diables musi skończyć robić kolację. Dobra, czy ktoś ogarnie żelazo w bazie, te 2 staki? Jakie 2 staki w bazie? Mamy, myślisz, że tyle mamy? Mamy, na pewno mamy. A do czego ci potrzebne? No, czy te driplify? A dobra, to ty właśnie, kurde, dobra. Na 2 razy 32 wełny i pik driplify. Slime za tobą jak coś, ale żywy? Od Zachu się tradujemy, wiesz? Masz żelazo, Diables? Slerw, jutro mamy chyba żelazo. Nie, oddawałem ci żelazo. O 6 będziesz? Będę już 6, bo tak sobie policzę, że w sobie złoto nawet jeszcze potrzebne i te diamenty, bo jak będziemy mieli tam na gildię, no to jak żeby bić się, no to dobra, to jabłka. Dobra, to robimy wartę znowu. Ja do 6 i ty od 6. Głupi. Wtorek będzie do 14, wtorek do 14, okazuje się do 15, bo musi być warte. Całodobowa warta jest, tak? Dasz radę? Dacie radę? Tylko żeby Rafał nie wbił, szybko. Pilnuj godzin, żeby nie mógł kiedyś odpalić, pilnuj. Nie no, jakie 43 minuty, mi się wydaje, że... Co to k***a, to slajmy są? Co? Mam slajmy! Tak, to mamy tu slajmy, no. 4 slime bole, pogu? Ja myślałem, że ja jest tego z małymi skriperami. Ty, co jest? Ej, mam też looting, bo mam 5 tych slime'ów. Mam 5 slime, 4 slime bole. Kordy? Już daję. Jezus, tych potworów tu jest tyle. Bartman! Pisze. Bartman, wyłącz te creepery. Jest jeszcze wiedźma, naprawdę. Żelazo jest nam potrzebne i okraść Exiego. Ty, Diables, ty jesz teraz kolację, czy co robisz? Ja bym proponował z jego okraść, jak już będziemy mieli kuboid, bo dosłownie możemy w godzinę się spiąć i zrobić gildię, nie? Dobra, czyli żelazo potrzebujemy i co jeszcze? Tak. Jeden drzewa tak zasadzić, żeby tam... Slimy i TNT. Golden jabłka, więc złoto też jak ktoś będzie miał. Slimy, TNT, golden jabłka. No. A ryby?
Ryby, ja już mam 24 i mam farmę zrobioną, więc ja dobiję w pół godziny. Dobra. Dobra, czat. Idzie ktoś przy tym po te slajmy, bo tu zgadzam sobie. Gdzie są slajmy, gdzie? A masz looting? Ktoś ma looting od nas? Nie mam lootingu, ale dałem kordy na gildiowym. Już idę do ciebie, już idę do ciebie. Ej, bójcie się Rimka, bo ja mu dałem miecz z lootingiem. No to blacha, bójcie liderze. Bójcie liderze. Pewnie, już do niego piszę. Dobra. Nie odpisał. Żelazo. A 28 ma jeroną w skrzynce przecież, no tak. Nie napisałeś nawet, tak szybko byś nie. Dobra, idę. Skąd ty jesteś pewien, że nie napisałem tak szybko? Dobra, ja mam dużo żelaza. To dałem Diablesowi. Dobra, bo ja mam 41 kolejne, więc raczej będziemy mieli. Dobra. Gdzie ty napisałeś, blacha? Diables? Masz? Daj. Slajmy. To i to. Ile z tobą, Torek? Chcesz się ze mną odłożyć, jak ja to... Co to za teraz skrzynka wtedy? I ale nam w tej bazie FPS-y spadają, albo przynajmniej mam 50, co jest? A, bo mamy... Interior mamy i gapsa i to radają. Interior mamy, dobra. Bo to jakaś gilia jest w ogóle. Dawaj, chodź tu szybko. No idę, przecież. Ej, pytanko, lepiej ogarniać jabłka, czy iść kopać złoto i żelazo? Złoto i jabłka. Ja żelazo wezmę, Jabłka i ogarnę, jeżeli zasadzi no na ten. No to dobra, no to kop złoto, bo złoto. Czemu? Dobra, to idę złoto. A złoto gdzie najlepiej? Tak po prostu randomowo w jaskiniach? No, tak samo w jaskiniach. Złota. A ja ta mesa, stara, na mesie może, na mesie? Tak, mesa. Ja bles, jaka jest sytuacja ze złotem? Ja mam staka i dałem ci kolejnego staka, chyba to... Nie dałeś mi, tutaj ja... A, to mam kolejnego staka w tym, to mam dwa staki. Widziałeś Torek tego boosta? Skrzynce Cedi. Ej, właśnie, staka gold jeszcze mamy w skrzynce na pewno był. Ale jammer. Ty, ja tu jestem, blacha. Gdzie ty niby jesteś? No minus 300 takie kordy. No minus 300, 180. Ma ktoś bączkę kostą? A 180, a. To tam. I ty masz ten looting? Torek? To, no. Dobra, zrobiście. To ja chyba zaraz idę na me... A co? To kto jest? Kto jest tutaj? Klocy miały? W sensie tutaj? Kto ma bazę? Ha, to ja. Pa, bazę zbudowałem w nocy, fajna. Co to jest? Czyje to jest? No nie wiem, ale tego. Ja im dzisiaj dałem wszystkie ziemniaki i zasadziłem od nowa. Ile? Urosło jeszcze, nie? 17. Ty, ziemniaki mają. Dawaj. Nie zostanie ten? Najbardziej będzie bawić, jak się okaże, że blaskrzyka nas okrada. Ja A później mówię, patrz jaki lucik! Dziwne, że ich tego nie pilował. Jedna tropikalna ryba, pobieram. Panowie, zająłem tak, dwa staki żelaza, 6 diamentów i lapis. Kurwa. Jak ci się nudzi, wymienisz się za te dwa staki żelaza z Zachą. Dwa staki żelaza z Zachą? Dobra, tylko mi brakuje trochę, czekaj, bo mi brakuje. Ośmiu żelaza mi brakuje. No nie, bo my będziemy już mieli Kuboida i Pozdro. Pierwszy Kuboida. Tam gdzie wodę rozlałem, pomocy, tam gdzie wodę rozlałem. Ej, dobra, guys, I'm under the water. Felipes, bo to ważne. Co jeszcze, czat? Ja nie mam poziomu, więc się nawet nie pomogę. Felipes, ty jesteś w bazie? Jestem, no. To weź wszystkie skrzynki z góry. Czemu okradacie ludzi? Żeby jedna osoba Bartman? Ja mogę tego robić jak wyłowie ryby, okradać? Nie mogę ci Bartman widać, to ci odpowiem, bo to wojny gildii, a nie rurki z kremem, pozdrawiam cię. Przenoś to najlepiej zamówić gdzieś skrzynki i żeby nie widać ich było, dopóki nie założymy gildii. Pozdrawiam, ja sobie schowałem swoją skrzynkę, pozdrawiam. Tak, no. Slime block był podobno! Był! Wracaj. Nie no, slime chunk jest, a... Był! Dobra, blast, wziąłem. Dobra, dawaj. 5 ziemniaków zatrutych wziąłem jeszcze im, lecimy. Nice! Karolina mówi wszystkie rzeczy o tobie. Co to k***a, ty jakiś ptak? Waszka, bi! Waszka jakaś, co dało? Nic! Aha, no to fajny lucik. Mi przykurwa po prostu. Tak ten amogusowy zwierzak. Dobra, potrzebuję tego trochę żelaza. Ty diable, zmitujmy na bazie i ten. I co ja muszę kupić od Zachy? Co to jest? Walimy go? Nie. Wełnę brązową, wełnę czarną i big driplify razy 6. Dobra, driplify i wełny. I to za dwa żelaza? Dwa staki żelaza? Dwa staki żelaza wszystko, tak. Dobra, idę pozyskać. Albo ty chcesz to żelaza, tak? Tak. Potrzebuję 8 żelaza. A to czekaj, bo nie wiem, czy ono jest przepalone. Cześć, że Barno wiesz, dlaczego okradam ludzi? Jaka jest nasza oficjalna odpowiedź, blacha? Ja proponuję oficjalna, potrzebujemy. To są wojny gildy, jakoś my potrafimy sobie skrzynki zabudować i schować. Pozdro. Co Barno powiedział? Dlaczego okradamy ludzi? For content, pozdrawiam, tak. Pozdro. No tak, no i no, Barno mówi, że jak dla contentu, to może okradać. Ja mówię, no spoko. Zapowiedział, że kupi ametyst. Dobra, czekaj, idę po to żelazo, idę do Zachy od razu speedrunem. Diables, 8 żelaza. Dobra, masz. Diables, też mam dla ciebie. 5 ziemniaków zatrutych. Idę do Zachy wymienić się, pozdrawiam was. A mamy więcej zatrutych ziemniaków, czy nie mamy? Blacha, możesz coś zrelować? Ja zbieram. Pewnie mogę zrelować, dobra, okradamy ich tak łatwiutko, tak. Dobra, Bartman dał announcement, więc uważajcie na skrzynkę. Bo nie można okradać tylko pacyfistów, oczywiście, no nie? Reszta ten. Slajmy mogą się zostawić.
Dobra, lecimy chyba, co? Do kolejnej bazy jakiej może, co? Dobra, idę do Zachy, idę do Zachy. Dzień dobry, dzień dobry. O, właśnie. Idę na trade, idę na trade, idę na trade, dzień dobry. O, to chodzi, chyba spotkamy w połowie, bo ja was chyba widzę. Tak, tak, tak. O, no w diaksie, o. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, szefem jest Mr. Blaszka na tej edycji, ja jestem szarym graczem. To może na bezpiecznej strefie. Dobra, zapraszam, pewnie, pewnie. Zapraszamy na bezpieczną strefę do nas. Właśnie szedłem, pewnie. Troszkę zmieniliśmy zdanie, jednak przytulimy ametyst. Okej, no zaraz się dogadamy. Mhm. Dobra, dobra. Ale pała fluszt, ale masz zachapałę. Dzięki. Dziękuję za pokazanie. Dobrze, czyli tak, jesteśmy na ziemiach bezpiecznych, prawda? Tak, jak najbardziej. Czyli tak, Zaha, wysyłam trade offer, 2 staki żelaza w zamian za wełnę i te liście. A wy mieliście ametyst nam oddać. Nie, no Smurf podobno dogadał 2 staki żelaza. Ametyst miał być, nie dogadał, mieliśmy się dogadać, jak już będą surowce zebrane. No to mam 2 żelaza, no staki. No to subcio. Ametyst. Zaha, czy ty okradasz biednego Evrona, człowieka pracującego? Tak? Na czym się napracowałeś? Ja? Nad pomysłem. Nie. To jest, skąd mamy 6 diamentów, 9 slime boli i 10 złota? Dzięki mnie. Skąd mam set? Ja podejrzewam, że Diables nas wykopał. Nie. Nie, nie. A, dobrze, ja wykopałem dobrze, 70 dobrze. Diamentów, co do jednego. O kurde. Tak. Zaha, CTSG, przyjaciele. Czy my możemy się dogadać na te 2 wariacje wełny plus liście za 2 staki żelaza? No chyba, fair trade. Dzień dobry. Dzień dobry. 2 wariacje, wiesz, brązową chcecie, tak? Brązową i czarną. Tak. Plus liście. Dobra, skończyły się brązową zaszka i okay. Idę po brązową. Dobra, pod kontrolą Smurf, pod kontrolą. Ja tutaj, wiesz, kontroluję, bo ty masz pewnie. ADHD, to może być ciężko. Ja mam ADHD, jestem taki spokojny, jestem taki wychillowany. Człowieku, jestem taki wychillowany. Aha, nie, jak jest transfer myśli, to proszę bardzo, proszę założyć tą czapkę oto. Dziękuję ci. Traderski. Boże, aż się przypominają czasy. Mogę sobie zostawić? Nie no, oddaję chyba, tak? Oddaję. Nie kupię. Nie. Na spokojnie. Dobra. Furaskowi nie ufajcie. Ja mam brązową. Brązową ma. Dobra, czyli tylko czarną. No to Smurf mi źle powiedział, bo powiedział, że 2 opcje wełny i ten. Dobra, czyli czarna oraz te liście do bazy. No tak, i dobrze. I ile tego ametystu Milo, serdeczne pozdro dla ciebie. Nie ametystu, żelaza. Ametystu. Mówię, czy żelaza. 2 staki żelaza. Nie, było wcześniej, w pierwszy trade offer był za ametyst. Ale potem powiedzcie drugi trade offert, to co chodzi? No, ale mówiłeś, że 2 staki żelaza za te rzeczy, drugi trade offert. Informacja ale była taka, że nie ma PR-owca. Nazwa gildii Serek, suwerenni emeryci. Ametyst po założeniu gildii, bo teraz mamy jedynie robienia kontentu. Jak założymy pierwszy gildię, no to totalnie nam się nie opłaca. A drugie E? Wolimy przez 3 dni biegać sobie i czarną wełnę farmić, niż sprzedać komuś ametyst, nie? No, tu jest jednak monopol, trzeba pamiętać o tym, prawda, przyjaciele? No to jest jeden monopol na drugi monopol, tak? Tutaj. To stary, masz diamenty, ja ci sprzedam, nie? Stak diamentów. To może, co myślimy, Saszka? Ja my się na pewno dogadamy, No gadamy się. Mm-hmm. To ja proponuję Snichy, tak. Snitch, widzowie. Wziąć, damy wam w zastaw rzeczy. Mhm. No. A jak wy sobie założycie gildię, to ametysty pozostałe byśmy chcieli, żeby, że tak powiem, one poszły... O, ej, to nie jest taki zły deal chyba, co? Że co, żeby już będziemy handlować ametystem? Nie. Że... Dadzą nam w zastaw itemy, a jak zrobimy gildię, to im zapłacimy ametystem. A, no to nawet tak mogę. Myślałem, że oni są, że po prostu się ametystem. Co myślisz, Smurf? Nie, to nie, no bo chodzi o to, że no chcielibyśmy tutaj tym ametystem też coś ekstremalnego porobić. Kontentu. I nam też na tym zależy, nie? Okej. A wiem, że wam zależy na tym, żeby chcecie... założyć gildię jako pierwsi, tak? A chcecie budować, czy chcecie sprzedawać innym gildiom ametyst? No, słuchaj, no, jako pacyfiści to będziemy robić pacyfistyczne rzeczy. No, czyli sprzedawać Już nie jest tak kolorowo. Bo wy już teraz dobrze wiecie, jaką ilość tego ametystu macie i jaką ilość potrzebujecie na założenie gildii. Czyli wiecie, ile wam zostanie, to ile wam zostanie. Nieważne, interesuj się. Dużo nam zostanie. Trzy, tak? No sytuacja jest taka. Co najmniej 3 bloki. Chcielibyśmy te liście, no nie? No dobra, no ja bym dał ten ametyst, no. Mogę się ametyst wymienić, ale... Mówię. Ale, dobra, możemy zrobić tak. W niedzielę ametyst. W niedzielę ametyst? Tak. Mhm. W niedzielę... Nie, w niedzielę to już nie. To 24 godziny. To inaczej zróbmy. Słuchaj, mam inny deal. Dostajecie ode mnie 2
ametystu i możliwość produkcji ametystu. O, co to znaczy możliwość produkcji ametystu? No ja mam te bloki, ja mam te bloki. Ametyst można rozmnażać. Nie można w ten sposób. To zróbmy tak, wy weźcie sobie te bloki do produkowania ametystu i sobie będziecie produkować ile chcecie, a my byśmy poprosili po prostu ten ametyst, który już macie wyprodukowany. A może kupimy, a może sprzedamy ametyst z zakazem embargo. Nie można przez 24 godziny nim handlować jeszcze. Właśnie. O! To by było dobre, bo 24 godziny, reszta będzie git. No to diablesa decyzja, Ismet. Nie, ale my nie mamy dużo ametystu, nam zostanie jakieś, nie wiem, może ze 13? Na to więcej potrzebujecie. Biedni jesteśmy bardzo. Sadge. Okej, okay, no to 13 ametystu, tak? No ja p***le, no Sven! No, no to deal, bardzo dobrze, dobrze, to proszę bardzo, dobra. Offer, tu Evron już daje, w takim razie tego 35, tego 32 i do tego jeszcze drip leafy, tak? Drip leafy, no, znaczy tą wełnianą, no tą mamy drugą, ale to dobra, też wezmę, jako bonus. Czekaj, drip leafy, czekaj. Drip leafy, ile? 6, tak? 6, dobra, tak? Dobra, to ja mam. Dobra, to idę po ametyst, zaraz będę. Ej, to jest dalej embargo, bo 16 trzeba na gildię, ja im powiedziałem, że 13 mamy. Tak? Tak. O kurde, nikt nie założyli tak gildii. No, ale mnie najbardziej bawi to, że oni nie skontaktowali, bo mu oferowaliście 16, a Sper powiedział, że mamy 14, się zgodzili na to. No. Dobra, czyli idę po 13 tego, ametystu. Ej, ale już te góry zaczynają wyglądać, Jaki? No, ta po prawej moja, po lewej zwierzaka jak coś. Po prawej ja twoja, a po moje zwierzaka? Moje pośrodku, jak coś. Ale teraz, jak ja patrzę? Tak, teraz jak ty patrzysz. Ja chcę stanie wybudować, jak coś, jak zwykle. Nie wiem, która mi się bardziej podoba. No ta z lewej jest bardziej zrobiona już, no nie? Nie, ta z lewej wygląda jak kloc, a ta z prawej jak zamek. Nice, możesz założyć, noszone. O. Noszone leginsy, Jezu.